Nagły apel, Joanna Opozda prosi o pomoc, zwróciła się do wszystkich fanów. Czasu jest niewiele. Joanna Opozda postanowiła zaapelować do fanów o pomoc. Aktorka zamieściła wzruszający post na swoim profilu na Instagramie, w których zwróciła się do wszystkich swoich obserwujących. Gwiazda podziękowała wszystkim za wsparcie, jakie otrzymała w ostatnich dniach i jednocześnie zauważyła, że są osoby, które potrzebują go jeszcze bardziej. Na swoim Instagramie zamieściła poruszający wpis. Joanna Opozda zamieściła ważny komunikat na Instagramie. Aktorka nie ma ostatnio łatwo. Wczoraj jej były partner Antek Królikowski opublikował prywatne nagrania gwiazdy, z czasów, gdy ta była jeszcze w ciąży z ich synem Wincentem. Na filmikach i zdjęciach widzimy zapłakaną kobietę, która nagrywa pamiętnik dla swojego nienarodzonego dziecka. I choć gwiazdor twierdzi, że publikacja materiałów jest działaniem oszusta, który włamał się na jego social media, nikt zdaje się nie wierzyć w jego zapewnienia, a internauci stanęli murem za młodą mamą. Teraz Joanna Opozda opublikowała inny ważny komunikat. Joanna Opozda podziękowała wszystkim za wsparcie. Na swoim profilu na Instagramie gwiazda zamieściła nagranie, w którym zwraca się do wszystkich swoich fanów. Aktorka podziękowała im za wsparcie i miłe słowa, jakie napływają do niej po ostatniej sytuacji z byłym partnerem. Jednocześnie zauważyła, że są osoby, które tej pomocy potrzebują o wiele bardziej niż ona i wspomniała o dzieciach, które wymagają specjalistycznego i kosztownego leczenia lub rehabilitacji. Kochani, na wstępie chciałam podziękować za wszystkie wiadomości, które stale do mnie napływają, za słowa otuchy, jesteście wspaniali. Bardzo to doceniam. Dziękuję za całe wsparcie, które mi okazujecie, ale chciałam zwrócić uwagę na to, że są dzieci i osoby, które tego wsparcia potrzebują znacznie bardziej niż ja, powiedziała Joanna Opozda na swoim Instagramie. Joanna Opozda zaapelowała do internautów. Tymi słowami aktorka zachęciła swoich obserwatorów do zaangażowania się w zbiórkę na rzecz małego Bartosza Jędrasika, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. 22-miesięczny chłopczyk wymaga szybkiego wsparcia i pomocy materialnej. Jak zaznaczyła gwiazda, czasu pozostało naprawdę niewiele, aby dziecko mogło zakwalifikować się do niezbędnej dla niego terapii genowej. Jestem załamana. Chciałabym, aby zatrzymał się czas i waga mojego syna stanęła w miejscu. Bo właśnie ona nas goni. Zostały już tylko 2 kilogramy. W kilogramach odmierzamy czas. Powinnam się cieszyć, że mój synek rośnie, że przybiera na wadze. Tymczasem każdy gram więcej to rosnąca w środku gula strachu. Za chwilę stracimy szansę na terapię genową, czytamy na stronie zbiórki na rzecz Bartosza.